Zajmę się dzisiaj problemem ruchu, złożeniem ruchów jednostajnych w dwóch prostopadłych kierunkach. W tym celu rozpatrzymy taki przykład ruchomego chodnika. Takie ruchome chodniki znajdują się często w portach lotniczych albo w różnych centrach handlowych. Mamy tutaj ruchomy chodnik. Mamy obserwatora pierwszego, powiedzmy, że umieszczę go tutaj w tym miejscu, to jest obserwator pierwszy. Może to być dziecko, które puszcza sobie w poprzek chodnika zabawkę, na przykład samochodzik. Spróbuję tutaj narysować jakiś samochodzik, widok z góry, niewiele widać. I ten samochodzik zostaje puszczony z pewną prędkością VS. Podpiszemy VS. Ja z takich powodów, że później będę dodawała coś do tej prędkości, zaczepię tę prędkość z tyłu samochodu. Załóżmy również, że chodnik ma pewną szerokość, którą znamy, szerokość D. I powiedzmy, że szerokość naszego chodnika to jest 3 metry. Chodnik się porusza, ale na razie dla chłopca samochód po prostu sobie stoi. Nakręcamy tę zabawkę i puszczamy ją w poprzek chodnika. Co zaobserwuje dziecko? No po pierwsze, dla dziecka, które stoi sobie na tym ruchomym chodniku, samochodzik jedzie sobie po odcinku prostym na drugą stronę, tak jak to tutaj zaznaczyłam, z prędkością VS. Jeśli ta prędkość VS będzie wynosiła 1 metr na sekundę, to czas ruchu samochodu będzie wynosił D podzielone przez VS, czyli 3 przez 1 sekund, 3 sekundy. Zajmijmy się teraz drugim obserwatorem, który znajduje się w tym miejscu, czyli jest nieruchomy względem Ziemi. I teraz uwzględnijmy też fakt, że nie tylko samochód tutaj się porusza, ale nasz chodnik przesuwa się w prawo i powiedzmy, że ruch tego chodnika w prawo odbywa się z pewną prędkością VH, i że wartość tej prędkości wynosi 3 metry na sekundę. W tym samym czasie, kiedy samochodzik przesunął się na drugi brzeg chodnika, cały chodnik przesunął się na odległość, którą możemy obliczyć. Mianowicie to jest odległość x równa prędkość chodnika, no bo to chodnik się z tą prędkością porusza, razy czas ruchu samochodu. TS, czyli 3 metry na sekundę razy 3 sekundy jest równe 9 metrów, czyli nasz chodnik, ale również z samochodem przesunął się o 9 metrów w tym samym czasie, w którym samochód przejechał na drugą stronę naszego chodnika. Jak w takim razie będzie wyglądała prędkość samochodu dla obserwatora nieruchomego względem Ziemi, czyli dla tego obserwatora tutaj. Co musimy zrobić? No musimy do siebie dodać wektorowo dwie prędkości. Prędkość samochodu i prędkość chodnika. Wypadkowa prędkość to będzie prędkość, która jest skierowana w tę stronę. To jest prędkość wypadkowa samochodu względem Ziemi, względem obserwatora stojącego tutaj. Jaki będzie tor ruchu dla obserwatora? No, samochód jednocześnie przesuwa się w poprzek chodnika, ale ten chodnik cały czas przesuwa się w tę stronę, więc ten tor będzie skierowany wzdłuż tej wielkości prędkości wypadkowej na drugą stronę chodnika, po prostej, gdzieś tu. I
ta odległość, którą teraz zaznaczam, o, już momencik, zaraz to zrobimy, tylko zrobimy nie linią prostą. Otóż ta odległość, ta dotąd, to jest właśnie odległość x, o którą przesuwa się chodnik, ale również samochodzik, który stoi na chodniku, prawda? W tym samym czasie, w którym samochodzik jechał sobie w poprzek chodnika na drugą stronę, przebył z prędkością chodnika pewną odległość w prawo. Jaka była wypadkowa prędkość samochodzika względem obserwatora nieruchomego, stojącego nieruchomo na ziemi? No, można to obliczyć oczywiście z twierdzenia Pitagorasa, że to jest prędkość samochodu w kwadracie, dodać prędkość chodnika w kwadracie i oczywiście wyciągnięty z tego pierwiastek. Jak sobie wykonamy te elementarne obliczenia, to otrzymujemy 1 dodać 9 metrów na sekundę po wyciągnięciu pierwiastka, czyli pierwiastek z 10 metrów na sekundę. Już nie wyciągam tego pierwiastka, zostawmy to w takiej formie. Jaka była w takim razie droga względem drugiego obserwatora, czyli tego nieruchomego obserwatora, który znajduje się tutaj? Można ją obliczyć na 2 sposoby. Jeden sposób, no to jest taki sposób, że do drogi przebytej w poprzek chodnika, podniesionej do kwadratu, dodajemy przesunięcie w prawo, czyli x do kwadratu, i wyciągamy z tego pierwiastek zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa. Widać to z rysunku, prawda? Jak to obliczymy, no to otrzymujemy 9 metrów kwadratowych dodać. Teraz x jest 9, czyli do kwadratu 81 metrów kwadratowych, czyli mamy pierwiastek z 90 metrów. No, ponieważ pierwiastek z 90 to jest pierwiastek z 9 razy 10, a pierwiastek z 9 to jest 3, to otrzymamy 3 pierwiastki z 10 metrów. Można oczywiście wyciągnąć ten pierwiastek i w przybliżeniu drogę obliczyć, ale mniejsza z tym. Jest jeszcze drugi sposób na obliczenie tej drogi. No, wiadomo, że droga to jest zawsze szybkość czy wartość prędkości razy czas. W tym przypadku to jest to samo. Ale która prędkość? No oczywiście wypadkowa, czyli obliczamy wartość prędkości wypadkowej, mamy już obliczoną, razy czas ruchu. Czas ruchu to jest ten sam czas, w którym samochodzik przebył chodnik w poprzek, czyli razy czas ruchu samochodu. Prędkość wypadkowa wynosi pierwiastek z 10 metrów na sekundę, czas ruchu 3 sekundy. No i widać, że otrzymujemy dokładnie taką samą drogę, 3 pierwiastki z 10 metrów. Niezależnie więc, jak będziemy rozpatrywali ten ruch, należy pamiętać, że względem Ziemi takie złożenie dwóch ruchów w kierunkach prostopadłych prowadzi do tego, że wypadkowa prędkość jest sumą wektorową, regułę znamy, że czas przesuwania się w poprzek rzeki zależy tylko od tej prędkości w kierunku prostopadłym, tej prędkości Vs, która znajduje się tutaj. Natomiast czas przesuwania się wzdłuż osi X, czyli w prawo, zależy tylko od wartości prędkości właśnie w tym kierunku. No a cała droga to jest już złożenie tych dróg w tych dwóch kierunkach zgodne z twierdzeniem Pitagorasa. Taki sposób rozpatrywania nazywa się zasadą niezależności ruchów, to znaczy my możemy rozważyć taki ruch złożony z dwóch ruchów jednostajnych w prostopadłych kierunkach oddzielnie, najpierw jako ruch jednostajny w kierunku poprzecznym z prędkością Vs, tutaj w prawo z kolei jako ruch jednostajny z prędkością Vh, a prędkość wypadkowa i droga, jak również tor, wynikają z dodania do siebie wektorowego tych dwóch
prędkości. Zauważmy, jeszcze raz podkreślam, że cały czas ruchu jest równy czasowi przejazdu tego samochodzika z jednej strony chodnika na drugi, bo w tym samym czasie chodnik przesuwa nam się w prawo. Łatwiej Wam będzie, myślę, rozważając to na przypadku, w przypadku takiego ruchomego chodnika, przeanalizować zupełnie podobną sytuację, kiedy w poprzek rzeki, która ma pewną prędkość, płynie sobie łódka, która ma własną prędkość jakąś tam określoną. Jest to dokładnie ta sama sytuacja, tylko w innej scenerii.